Zarządzanie projektami społecznymi jest nowym kierunkiem, raptem drugim w Polsce. Łączenie teorii z praktyką jest takim niekwestionowanym walorem tego typu przedsięwzięć. Jeżeli widzi się w oczach studentów zadowolenie, widzi się taki błysk zainteresowania, taką swoistą pasję, którą można tym sposobem wzbudzić, to myślę, że to są największe korzyści i największa satysfakcja, którą każdy nauczyciel może w tym przypadku odnotować. Studentom zarządzania projektami oferujemy także zajęcia z zakresu public relations oraz marketingu społecznego. Uczymy ich, jak przygotowywać kampanie społeczne, jak promować swoje pomysły, jak lobbować ze swoimi pomysłami, a zatem wychodzą naprawdę z dość dużą wiedzą praktyczną. Tak naprawdę było moim marzeniem studiowanie na tym kierunku, ponieważ jest ono ściśle powiązane z marketingiem, z PR-em, z zarządzaniem i ogólnie ze społeczeństwem. Ja zawsze byłam zajarana ludźmi, kontaktem z ludźmi, dlatego wybrałam ten kierunek. Elementem tej edukacji, którą prowadzimy w tej właśnie formule, która jest zresztą bardzo atrakcyjna dla samych studentów, jest również praca polegająca na tym, że to sami studenci przygotowują takie przedsięwzięcia. Jest niesamowita atmosfera, jeśli chodzi o wykładowców. Nie ma jakiegoś specjalnego stresu, ze wszystkimi można porozmawiać, rozwiązać wszelkie problemy. Można spokojnie iść na konsultacje bez żadnych obaw i stresu. Jeśli chodzi o Instytut Politologii, to serdecznie polecam. Zajęcia prowadzone przeze mnie, które najczęściej dotyczą problematyki społecznej, w dużej mierze korzystają z nowoczesnych technik i technologii. Korzystamy z różnego rodzaju programów komputerowych, pozwalających opracować wyniki badań, pozwalających analizować rzeczywistość. Z drugiej strony pracujemy w instytucie, w naszych salach wykładowych, które należą do jednych z najbardziej nowoczesnych na naszym uniwersytecie. Jeśli chodzi o Wrocław, jest to miasto otwarte dla studentów, jak wszyscy o tym mówią, zawsze wszyscy o tym mówili, dlatego ja też wybrałam Wrocław. Jest bardzo dużo kultury, bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, jest dużo imprez, można wybrać sobie miejsce dogodne dla siebie. Zarządzanie projektami społecznymi to nowy kierunek studiów, przede wszystkim dla ludzi, których zamiarem jest realizacja różnych przedsięwzięć rozwiązujących różnego rodzaju problemy społeczne, które mogą być realizowane przez bardzo różne podmioty, przez administrację publiczną, stowarzyszenia, a nawet podmioty komercyjne. I w tych wszystkich miejscach te osoby mogą szukać zatrudnienia. Oczywiście zapraszamy do nas, zapraszamy na Koszarową, zapraszamy na Wydział Nauk Społecznych i zapraszamy do Instytutu Politologii.